Cześć, siema, z tej strony Goldzor, witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku Paczkami Pochwały. Na samym początku chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju życzenia, które składaliście mi wczoraj, czy to na Facebooku, czy to pod wczorajszym odcinkiem właśnie Paczkami Pochwały. Jeśli ktoś z was nie wie, o co chodzi, to miałem po prostu wczoraj urodziny, dałem o tym takie krótkie info, no i niektórzy z was, a w sumie zdecydowana większość, składała mi życzenia, więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Naprawdę doceniam to. No i co? Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i w jakiś tam sposób wynagrodzi wam ten poświęcony czas na pisanie tych komentarzy. Dobra, jak widzicie, coś nam się sprzedało w liście transferowej. Trening zawodnika, wszystkie cechy za 350 oraz fitness zespołowy za 1200, więc bardzo fajnie. 6436 monet mamy oraz kolejne dwa daily gifty, bo od dwóch dni nie nagrywałem, więc zbierałem sobie te daily gifty. No i mamy brązową paczkę podarunkową, otwieram ją teraz, a potem będziemy mieli złotą paczkę podarunkową, więc być może coś fajnego nam się tutaj trafi. No w tej raczej nic fajnego nie będzie, ale zobaczmy. Brazylijczyk, więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze się składa. O, bramkarz to nam na pewno nie będzie potrzebny, no ale to takiego się nawet nie opłaca sprzedawać. Brazylijczyk zawsze się mi sprzyda, bo naprawdę mam sporo tych Brazylijczyków, tak samo jak Hiszpanów, więc go do klubu wysyłam. To również do klubu, no i strój sobie zmienimy. Bardzo jakiś brzydki ten strój jest. No ale cóż, zmieniamy. Taki dziwny, niekoniecznie brzydki, ale tak nasrane tych kolorów, nieważne. Otwieramy kolejną paczkę podarunkową, oczywiście. Oj, był tam Falcao, ja chcę Falcao jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz Falcao. Żaden Cahill, żaden Messi, ja chcę Falcao, dokładnie tak. Był Falcao, no to Falcao nam otworzy. No i zobaczymy, kogo trafimy w paczce podarunkowej, ja to przewinę w ostatnim momencie. I trafiamy Darena Benta, no więc naprawdę dobra pula. No z Benteke ma zgranie z Benteke, a poza tym mamy już dwóch napastników do ewentualnego składu z BPL, do którego brakuje mi jeszcze sporo zawodników, ale to jest dobra wiadomość, bo Darren Bent w 13 to była bestia, w 14 wiadomo, troszkę go zdowngrade'owali, już tak dobry nie jest, no ale zawsze to kolejny napastnik do ewentualnego właśnie składu z BPL. To wszystko do klubu wysłaliśmy i pokazuję wam skład, którym wyjdziemy przynajmniej na to pierwsze dzisiejsze spotkanie. Wygląda on następująco, jeszcze Nordwight potrzebuje tutaj kontraktu, więc mu go oczywiście dam. Kontraktów akurat mamy dosyć sporo, srebrny kontrakt. No i co? Skład prezentuje się następująco. Do bramki wrócił Ustari, tutaj jest ten Lomban, Colotto, Victor Alvarez, Nordwight właśnie, Hasebe, Abdelawi, tutaj Oscar Rubio, Salichowicz, no i dwóch argentyńskich napadziorów ataku, Martinez oraz Pereira. Co ciekawe, obydwaj mają po 4 gwiazdki sztuczek, co ja naprawdę doceniam, bo lubię zawodników, którzy mają właśnie takie oto statystyki. Znowu mi ktoś dzwoni podczas nagrania, cholera jasna, więc ja to wyciszam i no i widzimy się już, jak znajdziemy pierwszego przeciwnika. Dobra, naszym pierwszym przeciwnikiem Footy Stylers, coś tam, no którym chcę grać starałem tytym, no to ja czarnym. King Fach Stadium, gramy u siebie. 81 ocena ogólna, 100% zgrania. W ataku Jovetic, jest Juan Mata, jest David Silva, jest Pedro, jest Javi Garcia, jest Willian, jest Clichy, jest Lescott, jest Godin, jest Juan Fran i jest na bramce Courtois. Więc bardzo mocny skład przeciwnika. Jest to nasz premierowe spotkanie, starcie w lidze 7, bo tam awansowaliśmy w ostatnim odcinku, zdobywając mistrzostwo. No i zobaczymy, jak ten debiut w tej lidze nam się uda. Potrzebna zabawa z mojej strony i fatalny błąd. No mój błąd, nikogo innego błąd, tylko mój. Niepotrzebnie tutaj zawracałem tym obrońcą, chociaż też straszna głupia jest ta fizyka tej gry w momencie, gdy właśnie on przeskakuje przeciwnika. Po co przeskakiwał przeciwnika, to ja nie wiem. No niestety po moim błędzie przegrywamy od 9 minuty 1-0. Dobra, teraz piłka, Pereira, 1-1, co za fantastyczna piłka, nie wiem już od kogo tam w sumie ona była, ale w 19 minucie nasz argentyński napastnik, jeden z dwóch, bo przecież jest dwóch,
Argentyńczykom w ataku zdobywa bramkę, no i w tym momencie mamy wyrównanie, ale to podanie z głębi pola było naprawdę fantastyczne. Pereira, Pereira, znowu się urywa, Pereira, Pereira, ale on ma dar do urywania się, Pereira, poprzeczka, jeszcze Martinez, ajajajajajaj, no nie, Pereira, no nie. Uwaga, Martinez, Martinez, 2-1, ależ teraz błąd przeciwnika i to my teraz wykorzystujemy właśnie taki błąd i obejmujemy prowadzenie, co tu więcej mówić. Salihović, słupek, ajajajajaj. Niebezpiecznie i bardzo dobrze ustali. Wybijmy tą piłkę, Hasebe. I na szczęście zażegnaliśmy niebezpieczeństwo, było naprawdę groźnie. A matko boska, jaka ta gra jest głupia. I od początku wiedziałem, że on tak zrobi, ale oczywiście obrońca mi się nie zmienił. No i tracimy w tej chwili wszystko, no bo jest remis od 86 minuty, ale ta gra jest przewidywalna. Skąd ja wiedziałem, że to się spieprzy nagle? Ja błąd tutaj jakiś flipper, flipper w drużynie, Ustari! Ratuje nam teraz Ustari życie, no fantastyczna interwencja naszego golkipera. Może jeszcze kontra z tego wyjdzie, nie wyjdzie, Ustari nam ratuje w sumie remis. Naprawdę nie fair to spotkanie by było, gdybyśmy przegrali. Remisujemy, remisujemy je 2-2, zobaczmy kto jest zawodnikiem spotkania, Timo Courtois, więc wiadomo kto tutaj przeważał. Myślę po tej ocenie. No widzicie sami w strzałach, 9 strzałów celnych moich, 5 przeciwnika, posiadanie piłki takie samo, więcej przejęć, więcej fauli, widać, że to ja tutaj dominowałem, no ale niestety jak zwykle tracimy w głupi sposób punkty. No i co? Pierwszy punkt na przywitanie z Ligą Siódmą i powoli przechodzimy do kolejnego spotkania. A w sumie otworzę sobie paczkę za 5000, why not? Może to nas wzmocni przed tym kolejnym spotkaniem. 10 zł, co najmniej jedna rzadka. Proszę, jakby był inform w tej serii, to naprawdę byłbym spełniony. Zobaczmy, kto w tej paczce. O Jezu, aż mi się zapowietrzyłem. David De Gea, bardzo dobry traf. Skład z BPL coraz bardziej nam się tutaj klaruje. Do tego Disteu, no naprawdę, naprawdę dobrze to wygląda. No i co, wysyłamy oczywiście wszystkich do klubu. Listę do klubu. Danilo, no nie Danilo, niestety ma statystyki bardzo słabe. Szczególnie to tempo, jak na środkowego pomocnika ofensywnego. No ale wysyłamy cię do klubu. Tomasz Nesit. No to jest PAOK, to jest Liga Grecka, więc naprawdę ciężko będzie go z kimkolwiek tutaj połączyć. Ale jak będą wszyscy mieli kontuzję moi napastnicy, to taki Tomasz Nesit wyjdzie. David De Gea to jest zdecydowanie najlepszy bramkarz tej chwili, jakiego mamy w klubie. I naprawdę spróbuję na następny odcinek ułożyć ten skład z ligi angielskiej, bo tam mamy sporo zawodników. Może zrobię taką hybrydę z tym brazylijskim albo z hiszpańskim. Naprawdę zobaczymy jak to wyjdzie. Tych do klubu, obrona, dobra, do klubu, zmieniamy stroje, mamy takie jakieś pedalskie teraz, dobra, zmienimy w ten, mimo że ani razu w nim nie graliśmy i zmienimy sobie ten to jest łomatko boska, ten to jest oczojebne taki, ale też za tego zmienię i no i mamy taki różowy, panterowy strój oraz czarny, piłeczkę sprzedajemy, bo nam jest niepotrzebna, 1912 monet w tym momencie mamy. No i przechodzimy do kolejnego spotkania w tym odcinku, drugiego oczywiście. Damy jeszcze tylko kontrakt tutaj Pereire i możemy już powoli wyszukiwać pierwszego przeciwnika. Pierwszego, czemu mi się tak myli to zawsze? No oczywiście, że drugiego przeciwnika w tym odcinku. Dobra, naszym drugim przeciwnikiem chyba będzie cały znowu złoty skład, bo skoro ma herb Bayernu, no to na pewno ma końce na złoty skład i tak też właśnie jest. 79 ocena ogólna, mamy skład. Fajną dosyć hybrydę, nawet bardzo ciekawą hybrydę z składu portugalskiego z hiszpańskim. No i co? Zapraszam na to spotkanie. Nordwijk. Bardzo ładnie teraz Pereira, El Abdawi, ale masz tutaj miejsca. El Abdawi, Abdawi! Oczywiście, że nie trafia. Teraz powalczy.
Salichowicz, Martinez, Martinez, no to może być ta akcja, Martinez, Salichowicz! Ależ się złożył i w 16 minucie obejmujemy prowadzenie. No fantastyczna bramka teraz bośniackiego pomocnika, zobaczmy to jeszcze raz. Nie spodziewałem się, że on się tak złoży. Bardzo ładnie się złożył do tej piłki. No i bramka, cud, miód i orzeszki. Pereira, Martinez. Martinez zablokowany jeszcze, Pereira, Pereira i to jest 2-0. Teraz mieliśmy szczęście, ale szczęście też jest potrzebne. W 19 minucie Pereira podwyższa na 2-0. Uwaga i dobrze, jeszcze niebezpiecznie i poprzeczka nas ratuje. Mamy znowu mnóstwo szczęścia. Nordwijk, bardzo ładny teraz balans ciałem, Nordwijk i w poszukiwaniu El Abdawiego, El Abdawi i bardzo dobra interwencja teraz golkipera. Bardzo ładnie teraz to zagrali, Victor Alvarez, Alvarez, poprzeczka ratuje jeszcze El Abdawi, Abdawi, bardzo dobrze, Silvio Proto. Błąd Pereira i jeszcze to dobije. Mamy mnóstwo szczęścia w tym spotkaniu, no w końcu można powiedzieć. 62 minuta, Pereira podwyższa na 3-0. Drożny, Salichowicz, Salichowicz, dobra wrzutka, 4-0, bramkę strzela Lomban. Strata teraz Martinsa, Martineza i uwaga. Rodrigo sam na sam z Ustarim i to jest bramka honorowa dla przeciwnika w 87 minucie. Koniec, a więc wygrywamy drugie spotkanie i mamy pierwsze 3 punkty w lidze 7. Mamy już tych punktów na koncie 4 i też 4-1 wygraliśmy to spotkanie. Salichowicz, Pereira dwukrotnie oraz Lomban i dla przeciwnika Rodrigo. No i naprawdę wielkie brawa dla mojej drużyny, bo fantastyczne spotkanie rozegrali. Zawodnikiem spotkania Salichowicz, zasłużenie, tym bardziej, że ta jego bramka była fantastyczna z voleja. No i cóż, 559 monet, widzimy w statystykach, że mam ich dwukrotnie więcej, wszystkiego praktycznie, więc zasłużona wygrana, tak jak mówię, jak widzicie, 4 punkty stają się faktem. No i nic, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeśli tak, to dajcie łapkę, skomentujcie, no i oczywiście, jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie po więcej takich, bądź lepszych materiałów. Jeszcze raz wam dziękuję za te wczorajsze życzenia, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił Goldzor, pa pa!